Myśleliście, że zapomniałem, ale nie, nie, nie. Ja już mam swoje lata, ale pamięć jeszcze dobrą. Optimus, dzisiaj. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Dziś na kanał wraca kultowy polski komputer z lat 90. Optimus 5P100. Chociaż zdania odnośnie tego, czy jest to oryginalny model 5P100, czy nie, były podzielone, to jednak zdecydowana większość z Was w ankiecie, którą na kanale zamieściłem, zdecydowała, żeby zrobić upgrade tego komputera. Miało to już miejsce jakiś czas temu. Gdybyście chcieli zobaczyć materiał o tym, jak ten komputer przedstawiam, omawiam i tak dalej, pełną specyfikację, to jest on tutaj, w tym rogu Wam zostawiam ten film do obejrzenia. No a dzisiaj zgodnie z tymi wynikami ankiety, zgodnie z wynikami głosowania, będziemy robić upgrade. Wymienimy sobie przede wszystkim procesor, dołożymy akcelerator graficzny i jeszcze parę innych rzeczy. To co, bierzemy się do roboty. Ok, procesor AMD 5K86P90 wypada, stąd on nam troszkę ograniczał nasz system. No i generalnie tutaj podmianka, czyli Intel Pentium 166. No będzie wyraźnie szybsze, ale tyłka nie urywa, to jest taki golas, można powiedzieć, ale powinien być wyraźnie szybszy. No i teraz będziemy mieli wreszcie tutaj Pentiuma, czyli będzie pasowało do naklejki na obudowie 166 i generalnie miałem dużo fajniejszy procek. Intel Pentium 200 z instrukcjami MMX, taki fajny, czarny procesor z załączonym już na stałe chłodzeniem intelowskim, takie potężne bycze chłodzenia, jak widzicie. No ale po pierwsze, nie mam kabelka specjalnego do tego chłodzenia, także poradziłby sobie prawdopodobnie i bez tego wentylatora, no ale jednak jak jest, to chciałbym, żeby działał. A druga sprawa to, tak jak kilku z Was zauważyło, ta płyta główna troszkę ogranicza wydajność procesora ze względu na chipset, także ten procesor zostawimy sobie na jakąś inną okazję, gdzie zbudujemy taki byczy, naprawdę już wypasiony komputer na platformie Intel Pentium. Więc pamiętajcie zostawić subskrypcję, żeby nie przegapić tego materiału, on się gdzieś w przyszłości pojawi, tutaj sprzętu retro nie brakuje. Chciałbym, żeby ten komputer zachował się jak najbardziej w oryginale, dlatego biorę to, co tutaj jest. No, umówmy się, że procesor był taki trochę śmieciowy, więc no, tutaj naprawdę wypadało zmienić go na Pentiuma, niestety setki nie miałem. Trochę śmieciowa również jest ta karta graficzna, to S3 Trio 64V+, dwumegowe, ale mam małego asa w rękawie, który sprawi, że ta karta 2D do czegoś się nada, a mianowicie mam tutaj akcelerator Voodoo firmy 3DFX, jest to Voodoo 1. Był jakiś problem, kiedy próbowałem podłączać za pierwszym razem z tą kartą, dlatego mam tutaj jeszcze, w razie czego, na wszelki wypadek, kartę ATI 3D, tu jest jakiś Rage 2 bodajże, całkiem fajna karta, gdyby co, będzie podmianka, no ale tak jak mówię, chciałbym jak najwięcej zachować się starych części, no bo wtedy, no to co, to już nie jest upgrade, tylko wymiana komputera, tak? I teraz Voodoo. Nasz Optimus pozbawiony był dźwięku, a jak zapewne stali widzowie wiedzą, lubię dobre karty dźwiękowe, dobry dźwięk i tak dalej. No i przygotowałem tego troszeczkę, mam tutaj na przykład Vortexa, to jest wydanie Terratech, Accelerate, czy jakoś tak, jakaś niemiecka firma, ale w każdym razie z chipem Aureal Vortex, który ma genialne pozycjonowanie dźwięku. Tutaj jest jakaś karta, takie troszkę okrojone AW32 od Creative'a. Tutaj w ogóle jest creme de la creme, czyli Gravis Ultrasound w kultowym czerwonym kolorze. Przepiękna karta, ale tak, myślę sobie Gravis na inny materiał. To musi być oddzielny materiał i to powinno siedzieć w 486 komputerze. AW32, no spoko, ale było troszkę problematyczne, a poza tym tak tutaj bez tych dwóch kości pamięci troszkę tak, szkoda go. Sloty PCI pod Vortexa mam prawie wszystkie zajęte, więc mam tutaj coś takiego bardzo ciekawego. AW64 dokładnie, czyli taki troszkę upgrade w stosunku do AW32 od Sound Blastera, czy od Creative Sound Blaster AW64. To jest właściwie, można powiedzieć, że krótsze i lekko zupgrade'owane AW32. Taka karta plug and play. Z tego co pamiętam, niepotrzebne są do niej żadne sterowniki. Nawet Windows powinien sobie z tą kartą bezpośrednio poradzić za pomocą swoich zasobów. Karta ISA, także mamy jeszcze wolne sloty na dole. No i ląduje w komputerze Sound Blaster AW64. Bardzo ważnym komponentem każdego komputera z lat
Ja nie wiem, kto to zaprojektował, ale ta klapka. Ale bardzo ważnym komponentem każdego komputera z lat 90. jest CD-ROM, czy był CD-ROM. Także musimy pozbyć się jakoś tej klapki i zainstalować ten piękny napęd optyczny 48 prędkość. Miałem szybszy, ale troszkę mniej pożółknięty, także nie będzie pasował. Pasuje? Pasuje. I to będzie już teraz ostatni upgrade, którego troszkę nie chciałem robić z jednej strony, ponieważ lubię dźwięk terkotania dysków mechanicznych starych, ale no ten już tutaj umierał i dla wygody jednak adapter kart SD dużo, ale to dużo pomaga, także coś takiego zainstalujemy i na tym będzie postawiony system operacyjny. Jeśli wszystko dobrze podłączałem, teraz powinno już działać. Zobacz, jaki jestem pewny swego. Wszystko jest podokręcane. Ja wierzę, że ten komputer odpali za pierwszym strzałem. Uwaga, pierwszy strzał. Bum. O nie, CD-ROM się nie otwiera. Dasz radę. The next day. Moi drodzy, jest nowy dzień, nowa energia, nowa siła. Wracamy do nagrań. Ja wczoraj cały dzień walczyłem z Optimusem. Jest strasznie niestabilny. Raz działa, raz nie działa. Finalnie udało się wszystkie upgrade'y zaplanowane zrobić, ale komputer ma straszne humory, raz się włączy, raz się nie włączy, tak jak mówiłem. Wczoraj, jak wychodziłem ze studia, działał. Włączałem go 3 razy pod rząd i wszystko działało. Teraz się troszkę boję. Nic nie ruszałem, zostawiłem tak, jak jest. Nawet nie przesunąłem go o centymetr. No i spróbujemy teraz odpalić ten komputer. Pyk. Aha, działa. No dobrze, to teraz zobaczymy, co udało się zdziałać poprzez dodanie 3DFX-a, poprzez dodanie karty dźwiękowej i tak dalej do naszego Optimusa, ale wszystko będzie leżało tak, jak leży, ponieważ boję się go jeszcze ruszać. Także chodźcie zobaczyć. Procesor Pentium działa, został rozpoznany, ale pracuje dalej na 90 MHz. Kiedyś trzeba to było ustawiać manualnie. No i zobaczcie, tutaj udało się dokopać do instrukcji. Ona podpowiada nam ustawienie specjalnego przełącznika. Teraz jest tak, 000SOS, a ma być tak, 0SSSSS. Tak wygląda ustawienie na 90 MHz, a tak wygląda ustawienie pod 166 MHz. O i proszę, nasz procesor Pentium i 166 MHz CPU clock, wszystko się zgadza, także instrukcja nie kłamała. Dobrze, moi drodzy, zanim zaczniemy się bawić komputerem, chciałbym Wam pokazać tylko menadżer urządzeń. Jak widzicie, mamy CD-ROM działający, karta graficzna S3 Trio 64V+, czyli została oryginalna karta graficzna 2D, tutaj karta sieciowa również działa i co najfajniejsze, najważniejsze, 3DFX Voodoo w porządku, wykryte, działa bez problemu i tak samo karta dźwiękowa AV64, 16-bitowe, zgodne z SB16 i ma bardzo ważne, to jest dla nas Wavetable MIDI, zgodne z AV32, czyli będziemy mieli fajną bibliotekę dźwięków, port joysticka, nie taki ważny, ale tutaj wszystko działa. I tutaj zobaczcie, we właściwościach ekranu mamy taką dodatkową zakładkę 3DFX Voodoo Graphics, wszystko działa, jak widzicie, można sobie ustawiać odświeżanie konkretne dla różnych rozdzielczości i różne inne rzeczy. W każdym razie wszystko działa i co to znaczy, już Wam pokazuję. Możemy na przykład zagrać w NFS-a. To co? Race, odpalamy. W ogóle te dźwięki są tak wykute w głowie, w pamięci, że od razu mi się przypomina, gdzie siedziałem, jaka była pora dnia, na jakim komputerze grałem w tego Need for Speeda najwięcej i tak dalej, nie? No, ale w każdym razie mamy naprawdę płynną rozgrywkę, piękną grafikę dzięki akceleratorowi 3DFX Voodoo. Wszystko wygląda naprawdę przepięknie. Kiedyś to się grało na software render, na procesorze grafa się działa. No a teraz na Optimusie dokokszonym mamy możliwość grania tak, jak powinno się grać w NFS-a. Ale oczywiście 3DFX to nie tylko NFS. Zobaczmy, co jeszcze możemy pograć. No i coś miga przepięknie. Jedna z moich ulubionych gier, Quake 1. Single player, new game i to działa całkiem płynnie. Troszkę trwa wczytywanie, no teraz nawet przyjemnie poszło, ale zobaczcie, wszystko naprawdę fajnie chodzi. No ma jakieś przycinki, to jest kwestia tego dysku, ale i tak jest ładnie, tutaj wiem, że się czaisz. Yeah. Genialne są te dźwięki, ja na moment zrobię troszkę głośniej.
To mnie tak bawiło zawsze. Dobrze, a teraz moi drodzy, odpalimy sobie benchmark Quake'a. Zobaczymy, ile FPS-ów dokładnie wyciąga nasz Optimus po upgrade'ie. No nie tak szybko jak na komputerach, które ostatnio benchmarkowaliśmy z Łukaszem. Więc będzie trochę słabszy wynik. Ale i tak, no przyjemnie to chodzi, muszę powiedzieć. No, nie zwracało się wtedy aż tak dużej uwagi na takie rzeczy. 28,9. Tak. Tutaj jest poprzedni wynik z poprzedniego benchmarku, 28,8. Także mamy stałe wyniki. 30 klatek średnio na sekundę. Benchmark ukończony w 33 sekundy. No mniej więcej tego się spodziewałem tutaj. Zobaczcie, w ogóle otworzyłem sobie Warda na chwilę. I generalnie co? Tutaj nic się nie zmieniło praktycznie. Nie? Wszystko wygląda tak samo. No jedyne co to logo troszeczkę. A wszystkie ikony mam wrażenie, że są takie same, może mają po prostu troszkę wyższą rozdzielczość, a tak poza tym, no to nic się nie zmienia. No to jest w sumie zgodność z zasadą, jak coś nie jest zepsute, to tego nie naprawiaj. No bo Word w sumie od tych czasów, 97 jak został wprowadzony, no to działa bez problemu, nie? Ważna rzecz, ponieważ mamy Quake'a, mamy NFS-a, bardzo fajnie działa komputer przy takich grach Windowsowych, ale też w związku z tym, że jest to w miarę wiekowy już komp Pentium 1, 166 MHz, stara karta graficzna, to świetnie sprawdzi się również do odpalania gier DOS-owskich. A jedną z moich ulubionych gier DOS-owskich jest co? Duke 3D. Także teraz odpalamy Księcia Zagłady. Ależ to dziwnie brzmi. Coś chyba źle ustawiliśmy, ale to i tak dziwnie super brzmi. I zobaczcie, tutaj jest Duke bardzo płynny, wszystko ładnie chodzi, ale w dawnych czasach co się robiło? Screen size się zmniejszało po prostu. O, i teraz chodzi jeszcze płynniej. Widziałem hardkorowców, którzy potrafili na takim grać. No ale my na szczęście nie mamy tego problemu, ponieważ Optimus dokokszony pozwala nam się, o nawet tak, ale ja lubię mieć tego HUD-a, także zostawiamy sobie w ten sposób. Jak widzicie, komputer działa świetnie również po składaniu wszystkiego do kupy. Chłodzenie zainstalowane, śrubki podokręcane. Udało się nawet podłączyć diody frontowego panelu. Wszystko działa. Power LED, HD LED i tak dalej. Turbo, chociaż turbo jest niefunkcjonalne, wydaje mi się, na tym procesorze. Ale wszystko działa tak, jak powinno. Jedyny upgrade, którego nie udało się przeprowadzić, to karta SD, ale nie zależy mi na tym tak bardzo, ponieważ udało się wgrać sterowniki od Voodoo, karta dźwiękowa jest plug and play, wszystko działa, więc nie będę tutaj robił w tym komputerze więcej jakichś upgrade'ów, a jeżeli chciałbym sobie jakąś grę wgrać, to mogę to zrobić swobodnie z płyty, ponieważ CD-ROM działa bezproblemowo, także karta SD się nie przyda, nie będziemy się tym już bawić. Kolejna rzecz ewentualnie to wymiana dysku, zakupiłem specjalnie do tego materiału nowego Maxtora na IDE, ale w związku z tym, że stary dysk jednak działa i nie stwarza jakichś wielkich problemów, to tak jak mówiłem wcześniej, zależy mi na tym, żeby tutaj zachować jak najbardziej oryginalną specyfikację, jak najbliższą temu, co było, także zostawiamy sobie ten stary dysk, on działa póki co, jak wyzionie ducha, no to w razie czego jest Maxtor, a jeśli nie, to Maxtor się również nie zmarnuje, będziemy więcej oldschoolowych komputerów budować na kanale, także pamiętajcie, subskrypcja i dzwoneczek, żeby tych materiałów nie przegapić. Tak podsumowując jeszcze szybko upgrade'y, to mamy procesor z tych 90 MHz AMD-owskich na intelowskie Pentium 166 MHz, zostało 24 MB RAM-u. Jest akcelerator 3D FX Voodoo, z tego się bardzo, ale to bardzo cieszę, po pierwsze dlatego, że są to karty legendy, a po drugie jest to kolejna z części sprzętu, które udało mi się kupić za grosze, ponieważ w opisie było napisane niesprawdzane, a zwykle te akceleratory chodzą za dosyć wysokie pieniądze, także świetnie. Voodoo działa. Działa również AW64 od Soundblastera. No i to tyle z upgrade'ów. Aha, jeszcze mamy CD-ROM 52 Speed, także no idealny komputer. Jakbym miał taki w tamtych czasach, to myślę, że bardzo spadłaby moja średnia ocen, ponieważ siedziałbym non-stop i nawalał w Quake'a. Także Optimus odpimpowany. Wczoraj jeszcze jeden z widzów w komentarzach pod tym starym filmem, kiedy Optimusa wam pokazywałem pierwszy raz, prosił
prosił, żeby tak zawieźć go do muzeum i że chciałby zobaczyć taki filmik z łódzkiego muzeum. No ale teraz już nie ma sensu, ponieważ no, stracił troszkę wartość kolekcjonerską, ale do muzeum wydaje mi się, że pojedziemy sobie tak czy siak. Ja się z nimi skontaktuję i czy to będzie przekazanie jakiegoś sprzętu, czy po prostu jakiś tour, to już się okaże później. Także jeszcze raz przypominam o subskrypcji i dzwoneczkach. Dziękuję Wam już dzisiaj za oglądanie. Jeśli podobał Wam się materiał, łapka w górę. No a teraz już żegnam się z Wami. Do następnego.